Zosia, moi drodzy, słuchajcie, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję gadżetu. Zobaczymy, czy przydatnego, czy nie i czy przypadnie Wam przede wszystkim do gustu, czy nie. Jest to, słuchajcie, karta pamięci. Karta pamięci, ale z Wi-Fi. Dokładnie jest to produkt Transcend Wi-Fi Card. Ta akurat o pojemności 32 GB klasy 10. Zobaczmy, co jest w opakowaniu. Przyjrzymy się karcie, ale także oprogramowaniu, które w zasadzie jest tutaj nieodłączną częścią tej konstrukcji. Zapraszam. Samo opakowanie w zasadzie karty, jak opakowanie, to już niestety dosyć mocno zmęczone. Na opakowaniu mamy zdjęcie karty w skali 1:1, podstawowe informacje o konstrukcji, to samo z tyłu. Między innymi mamy tutaj informacje o standardach Wi-Fi, jakie wspiera. Jest to 802.11bg, ale również N, wymiary karty, masa karty. Nie ma natomiast informacji o prędkościach, odczytu i zapisu, chyba że gdzieś są tutaj pod naklejką, ale nie sądzę. Byłyby tutaj przy specyfikacji i również mam informację na opakowaniu, że do tej karty dołączony jest taki czytnik. Moi drodzy, ten czytnik umożliwia odczytanie karty zarówno SD, jak i microSD. To nie jest żaden czytnik 4 w 1, 2 w 1, nic z tych rzeczy. Zwykły, najprostszy czytnik na port USB i oczywiście w standardzie USB 2.0. Jeszcze niestety. Karta jak karta, w zasadzie wielkością nie różni się ani wyglądem od konstrukcji, które nie posiadają tej funkcji Wi-Fi. Mamy możliwość blokady zmiany na karcie i pozostała część to jest papierologia. Tutaj mamy instrukcję szybkiej obsługi, taka Quick Start Guide. Niestety nie ma języka polskiego, natomiast producent tutaj umieszcza informację, że inne instrukcje w innych językach są dostępne na stronie Transcend. I oprócz tego zaraz na samym początku mamy trzy kody QR kod, które umożliwiają nam pobranie aplikacji umożliwiających obsługę tej karty na systemach Apple oraz Google Play, a także Amazon Kindle. Ostatnim elementem wyposażenia jest w zasadzie instrukcja obsługi, także nic specjalnego. Zarówno instalacja karty, jak i później oczywiście jej korzystanie nie różni się niczym od zwykłych, normalnych konstrukcji. Wkładamy naszą kartę, możemy ją sobie od razu uruchomić. Tutaj mamy zdjęcia, włączymy sobie aparat, zrobimy gdzieś tutaj zdjęcie jakieś, o, powiedzmy, naszego czytnika. Jak widzicie, karta normalnie działa. To jest klasa 10, także również nie ma problemu tutaj, żeby nagrać jakikolwiek film. Możemy sobie jakąś krótką scenę tutaj nagrać i bez problemu karta jest w stanie nadążyć z odczytem i zapisem również filmów w standardzie Full HD. Zobaczmy teraz to, co jest ciekawsze. Oprogramowanie, moi drodzy, to jest tak naprawdę sens istnienia całej tej karty i funkcji Wi-Fi wbudowanej. Za to płacimy, płacimy i to nie mało. Czy jest to przydatne? Przede wszystkim tak, musimy pobrać samo opakowanie Wi-Fi SD, to jest dostępne w sklepie Play. Bezpłatnie możemy skorzystać z QR kodu, który dołączył producent do instrukcji obsługi. Następnie łączymy się z naszą kartą Wi-Fi. Ona oznaczona jest tutaj, domyślne oznaczenie jest SSID Wi-Fi SD. Klikamy na połącz, jeżeli wcześniej hasła nie wprowadziliśmy, to je wprowadzamy, domyślnie to jest 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i czekamy na połączenie. W tym momencie nasz tablet jest połączony już z kartą. Możemy odpalić naszą aplikację, niestety, ale aplikacja dostępna jest tylko i wyłącznie w trybie portretowym. Tu mamy przy okazji informację o nowej wersji firmware dostępnej do pobrania. I tak prezentuje się jej interfejs. On, jak widzicie, jest dosyć intuicyjny. Nie ma tutaj jakiejś dużej ilości opcji, a całość przypomina dość dobrze pewnie znane użytkownikom Apple ich interfejs, to samo dotyczy przycisków. Ja mam wrażenie, że ten program po prostu na Android został zaimportowany właśnie z tamtego systemu. Pierwotnie był do tego przygotowany. Zanim przejdziemy sobie do tych funkcji właściwych, wejdźmy w ustawienia. Tutaj pojawia nam się monitor o hasło. Zarówno hasło, jak i login to jest admin domyślny. Oczywiście tutaj mamy przede wszystkim możliwość zmiany zarówno samego hasła, jak i również loginu. Mamy informacje odnośnie samej karty SD. Przede wszystkim pojemność, dostępne miejsce, adres MAC, adres IP oraz wersja firmware. Te wszystkie informacje są dostępne na dzień dobry. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. Wracamy sobie do pozostałych opcji. Tutaj przede wszystkim mamy możliwość zmiany. Wejdziemy w to. Internet Mode Setting.
opcje hotspotów. Te są niezbędne do tego, aby skorzystać z opcji trybu internet. Ten pozwala nam, a nie DirectShare, na dostęp również do internetu podczas korzystania z możliwości karty Transend. DirectShare setting, czyli ustawienia związane z SSID oraz hasłem zabezpieczającym. Tak jak widzicie, tutaj hasło domyślne jest niezmienione. Przechodzimy sobie więc... Przechodzimy więc sobie tutaj, moi drodzy, do tych funkcji, które stanowią w zasadzie najważniejszy punkt programu. Przede wszystkim przeglądanie zdjęć. Dostęp do karty, jak widzicie, jest stosunkowo szybki. Tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o takie ograniczenie. Wchodzimy sobie w dowolny folder na naszej karcie, wybieramy sobie zdjęcie i tutaj już na szczęście, jeżeli chodzi o możliwości, jakie nam daje przeglądanie zdjęć, to jak najbardziej... Zdjęcia możemy przeglądać nie tylko w trybie portretowym. Z uwagi na wielkość zdjęcia, jak widzieliście, chwilę trwa ich wczytanie, natomiast zdjęcia możemy pobrać bezpośrednio na komputer, możemy je normalnie tutaj skalować. Jeżeli sobie tutaj klikniemy na to zdjęcie, mamy od razu możliwość pobrania zdjęcia, download cancel, pobieramy sobie zdjęcie i zobaczcie, zdjęcie o pojemności 2,3 MB zostało dosyć szybko pobrane. To zdjęcie dodatkowo znajdzie się również tutaj od razu w bibliotece, do której mamy dostęp również z poziomu programu, także w trybie offline, kiedy nie jesteśmy połączeni z samą kartą. Wracamy sobie, moi drodzy, do przeglądania zdjęć. Zobaczmy również jakiekolwiek zdjęcie w trybie portretowym. Wracamy, poczekamy na załadowanie zdjęcia. Też jak widzicie, możliwość przeglądania tych zdjęć jest. Natomiast każde pojedyncze zdjęcie musi nam się niestety, ale załadować. Co jeżeli chcemy zaimportować od razu większą ilość zdjęć? Tutaj również w zasadzie nie ma problemu. Wracamy sobie do naszej biblioteki, do naszego podglądu. Zaznaczamy sobie, moi drodzy, wszystkie zdjęcia lub wybrane. Zależy, czy chcemy pobrać wszystko, czy chcemy pobrać... któreś zdjęcia. Wyznaczymy sobie na przykład 5-6 zdjęć, żeby to nie trwało za długo. I następnie klikamy na przycisk pobierania, download i zdjęcia są pobierane w tym momencie jedno po drugim, o czym informuje nas również ikona na pulpicie. Po zakończeniu tego procesu te zdjęcia również będą dostępne w bibliotece. Niestety, ale tutaj w przypadku na przykład chęci zdublowania zdjęć program nie będzie nam zdjęć nadpisywał, nie będzie się pytał, co z nimi zrobić, po prostu będziemy mieli je podwójnie skopiowane, więc tego musimy pilnować. Moi drodzy, wracamy sobie dalej. Wracamy sobie teraz do menu głównego programu. Teraz skorzystamy z przycisku i przechodzimy do kolejnej opcji. Shot and Moi drodzy, to jest bardzo ciekawa funkcja, która umożliwia nam podgląd od razu wykonanych zdjęć. Zrobimy sobie zdjęcie na przykład. Niech będzie. Zdjęcie jest wykonane, moi drodzy. I zobaczcie teraz. No, trzeba chwileczkę poczekać. Zobaczcie, nowe zdjęcie jest ładowane i zdjęcie, które wykonaliśmy, jest od razu dostępne. Możemy je również pobrać. Jak to działa dalej? Zobaczcie. A zrobimy sobie tak zwaną sweet focie. Tutaj się ładnie... O, będę słabo widoczny, ale... Zdjęcie zostało wykonane. Dosłownie w chwilę zostajemy powiadomieni, że nowe zdjęcie zostało zaimportowane. O i proszę bardzo, widzicie moje zdjęcie podczas nagrywania właśnie tej recenzji. Co jeżeli urządzenie nie wspiera tego dołączonego opakowania, jak na przykład właśnie inne systemy mobilne typu Windows Phone czy komputery stacjonarne. Tutaj również mamy możliwość połączenia się z naszą kartą SD. Przede wszystkim musimy wejść w ustawienia sieci i wyszukać również naszą sieć. A w tej chwili jesteśmy połączeni, więc wchodzimy tutaj sobie do przeglądarki, a następnie w adresie przeglądarki wpisujemy adres IP naszej karty sieciowej. Wpisujemy sobie HTTP. I teraz tak, 192.168. I moi drodzy, 11254. I klikamy na wybór, tutaj na Enter po prostu. W tym momencie zostanie załadowana strona, po wpisaniu tak samo hasła.
i loginu, to są te same, admin i admin, przygotowana właśnie specjalnie z myślą o tej karcie, o możliwości korzystania z tych opcji. I tutaj, moi drodzy, jak widzicie, interfejs już wygląda zupełnie inaczej. On jest bardziej, moim zdaniem, przystosowany do typowo komputerów stacjonarnych, aniżeli do urządzeń mobilnych. Natomiast również mamy możliwość zmiany ustawień karty, wyświetlenia informacji o karcie, przeglądu zdjęć, przeglądu wideo. Natomiast niestety, ale dostęp jest tutaj już wolniejszy. No i sam interfejs wygląda troszeczkę bardziej topornie niż w przypadku aplikacji. Wolniej również ładują się tutaj zdjęcia, a sam ich podgląd, zobaczcie, no jest delikatnie mówiąc daleki od tego, co moim zdaniem mogłoby być. Natomiast oczywiście również mamy dostęp do zdjęć. Możemy sobie je również tutaj skalować, przeglądać, pobierać. Także funkcjonalnością on nic absolutnie nie traci w stosunku do tej aplikacji, którą mamy dedykowaną na systemy Android czy iOS. W tej chwili, słuchajcie, nasza karta jest podłączona z wykorzystaniem właśnie dołączonego do zestawu czytnika do komputera. Ja tutaj mam zaznaczone zdjęcia, które wcześniej sobie wykonałem i będziemy je kopiowali na komputer. Jak widzicie, kopiowanie się zaczęło, a my będziemy mogli obserwować prędkości, z jakimi zdjęcia są kopiowane. Jak widzicie, w przypadku odczytu te prędkości wahają się w okolicy około 15 do, jak widzicie, nawet ponad 17 MB na sekundę. Nawet widzicie, przekroczyły 18. A potrafię też troszeczkę spaść. Tak więc kopiowanie tutaj dużych ilości danych. Pokażę Wam od razu właściwości tego folderu, ile tych zdjęć było. Nie zajmuje jakoś super dużo czasu. Widzicie? Widzicie. Także w tak krótką chwilę skopiowaliśmy sobie prawie 320 MB zdjęć. Moi drodzy, no karta jak karta. Przyznam Wam szczerze, że jakiegoś specjalnego wrażenia nie robi. Co do prędkości odczytu, jakie tutaj możemy uzyskać, prędkości zapisu, klasa 10 w zupełności wystarczy tutaj do płynnego nagrywania obrazu, również w rozdzielczości Full HD i pod tym względem w zasadzie niczym nie wyróżnia się od konstrukcji konkurencji. Poza tym, że jest trzykrotnie droższa, ale płacimy właśnie za funkcję Wi-Fi. Ta karta tworzy własną sieć, niezależnie czy będzie w kamerze, czy będzie w aparacie, czy w jakimkolwiek innym urządzeniu, wystarczy jej zasilanie i ta sieć już jest tworzona, po to, aby umożliwić bezpośrednie kopiowanie zdjęć, podgląd zdjęć, filmów właśnie zapisanych na tej karcie. Bardzo przydatnym moim zdaniem tutaj aspektem jest ta aplikacja. Jeżeli ktoś dużo korzysta z różnego rodzaju urządzeń przenośnych, smartfony, tablety czy inne wynalazki, jak najbardziej taka funkcja może mu się przydać, zwłaszcza jeżeli wykonuje zdjęcia i chce mieć od razu ich podgląd na większym ekranie niż ekran na przykład właśnie w aparacie. Przykładowo idziemy gdzieś do klienta, robimy jakieś zdjęcia, chcemy mu od razu pokazać, jak wyglądają takie zdjęcia w realnym rozmiarze, na jednym wyświetlaczu, to moim zdaniem jest to najlepszy i najprostszy sposób, żeby taką czynność po prostu wykonać. Robimy zdjęcie i momentalnie widzimy je od razu na tablecie. Te wszystkie zdjęcia możemy pobrać, potem przekazać dalej, także tutaj ta transmisja jest bardzo mocno udogodniona i za to naprawdę wielki plus. Natomiast inaczej sprawa wygląda w przypadku komunikacji z komputerem. O ile w przypadku systemu Windows Phone czy systemów niewspieranych przez aplikację, przez tą oficjalną aplikację, mam nadzieję, że wkrótce się taka po prostu pojawi, no to jeszcze jesteśmy w stanie skorzystać z tej opcji przeglądarkowej dostępu do zdjęć, dostępu do wideo czy ustawień karty i po prostu sobie też te zdjęcia pobrać. Jednak to już jest dużo mniej wygodne z uwagi na interfejs, który nie jest w ogóle dostosowany do tego typu urządzeń z małymi, po prostu z mniejszymi wyświetlaczami niż komputer. Natomiast w przypadku komputera o wiele lepiej moim zdaniem skorzystać z dołączonego do zestawu czytnika kart, ponieważ prędkość kopiowania, prędkość transmisji danych jest o wiele wyższa niż w przypadku takiej transmisji bezpośredniej przez Wi-Fi, mimo tego, że karta również wspiera standard N. I tutaj raczej bym się pokusił o włożenie ze sobą tego czytnika i podłączanie karty przez czytnik niż korzystanie właśnie z opcji Wi-Fi. Dlatego funkcja bardzo fajna, bardzo przydatna, zwłaszcza z aplikacją na systemach wspierających dla osób, które dużo korzystają i które często właśnie korzystają z podglądu wykonanych zdjęć, czy to nagranych filmów na urządzeniach mobilnych. Natomiast jeżeli raczej zdjęcia kopiujecie bezpośrednio, nikomu tego nie pokazujecie od razu na komputer, to taka prędkość transmisji Was ograniczy, a wydanie trzykrotnie wyższej sumy niż na taką samą kartę, ale bez tej funkcji Wi-Fi, moim zdaniem jest już tutaj w tym momencie bez sensu. Gadżet bardzo fajny, troszeczkę za wysoko wyceniony,
ocena moim zdaniem 4 na zachętę, tym bardziej, że niestety, ale urządzenie nie wspiera wszystkich systemów mobilnych. To by było na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.